dobry, 5 lutego roku pańskiego i roku na pewno pamiętnego 2023. Zapraszam na kolejną wizytę na cyfrowej siczy do świata banału, formule geopolitycznego, stand-upu dla ludzi o mocnych nerwach, bo jedyne co się liczy to szacunek ludzi z cyfrowej siczy. Kłaniam się, pozdrawiam. I zapraszam na resztę materiału. Tak, tak, proszę Państwa, ma w sobie coś symbolu, to co właśnie przed chwilą zobaczyliśmy i chciałbym dzisiaj trochę więcej o tym powiedzieć. Witam Państwa na cyfrowej siczy, bo właśnie jedyne co się liczy to szacunek ludzi z cyfrowej siczy. Proszę Państwa, będzie dzisiaj to komentarz, jak zawsze w niedzielę, groźny, komentarz niebezpieczny, bowiem będzie to komentarz refleksyjny dla ludzi o mocnych nerwach. No dlatego jeszcze jest szansa, żeby się wycofać. Jeśli się Państwo nie wycofujecie i w dalszym ciągu chcecie oglądać materiały luzera i przegrywa, który nie umie w YouTube'a i od 347 dni codziennie publikuje jakiś materiał na tym kanale, ale zawsze z takim samym skutkiem, stając się głupcem zamkniętym w jakiejś bańce kilku tysięcy osób, a do tego jeszcze chcecie nie tylko oglądać, ale nadal go wspierać i to z całego świata i z całej Polski poprzez przyciski na YouTube, czy Patronite, czy tradycyjne przelewy, no to tylko, proszę Państwa, to oglądamy dalej. Tylko prośba o jakiś znaczek, jakiś sygnał, jakiś komentarz, jakikolwiek dowód, że ktoś jest po drugiej stronie komputera, iPada, smartfona albo innego urządzenia elektronicznego w czasie niedzielnego spaceru albo niedzielnej kawy albo przy jakiejś innej okazji. Proszę Państwa, polecam tylko jeszcze grę Imperium Premium, która miała chyba niezły start, niezły początek, ale może do nich uczestnicy ocenią. No i proszę Państwa, zapraszam w niedzielę na cyfrową siedzę dalej od powagi świata realu i świata mainstreamu. Właśnie zapraszam do świata banału, formule geopolitycznego, stand-upu dla ludzi o mocnych nerwach. No i proszę Państwa, będzie to dzisiaj, będzie dzisiaj kilka takich refleksji, do których chciałbym się odnieść. Na początku nawiążę do pierwszego shorta z nowej serii i powiem o czterech typach ludzi. Proszę Państwa, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Cztery typy ludzi to jest inspirowane antyczną chińską filozofią, powiedzmy w ten sposób troszkę konfucjanizmem, i są te cztery typy ludzi. Proszę Państwa, troszeczkę inaczej niż w chrześcijaństwie, która bardzo dowartościowuje człowieka. W konfucjanizmie trzeba ciągle nad sobą pracować. To jest troszkę inna perspektywa, inne ujęcie. O tym zresztą mówiliśmy ostatnio na grze Imperium Premium. A więc proszę Państwa, istnieją cztery typy ludzi. Pierwszy typ, czy pierwsza grupa ludzi to geniusze, którym wszystko przychodzi łatwo. Robią coś po prostu i nie wiedzą dlaczego. Nie wiedzą dlaczego to zrobili. No można powiedzieć, że już to skądś wiedzą. Wiedzą jak to zrobić. No macie Państwo na pewno takich znajomych. No oczywiście Wy jesteście w wielu dziedzinach takimi ludźmi, ale macie też takich znajomych, którzy po prostu coś robią i robią to świetnie. I oni nie widzą w tym w ogóle żadnego wyzwania. No po prostu tak mają. W różnych dziedzinach tak jest. No problem akurat z tą grupą ludzi powstaje, kiedy muszą uczyć inne osoby. Zaczynają się niecierpliwić. No dlaczego tego nie potrafisz zrobić, skoro to jest takie proste? No dla nich to jest proste. Oni nawet nie wiedzą jak to robią, ale to robią i robią to skutecznie. I to jest pierwsza grupa. Na pewno dużo jest takich osób z tej pierwszej grupy na tym kanale. Druga to są zdolni, którzy szybko się uczą. Oni nie potrzebują dużo czasu. Wystarczy im tylko trochę pokazać jakiś element i oni to już szybko łapią. Trzecia grupa, proszę Państwa, to są ci pracowici, którzy do wszystkiego dochodzą wysiłkiem, metodą prób i błędów, trochę uporem. Bardzo chcą i dopinają swego. Udaje im się to i to jest ta trzecia grupa. No i proszę Państwa, jest czwarta grupa. No im już nic nie pomoże. Im już nic nie pomoże. Będą biegać dookoła z gitarami, robić dużo hałasu, zamieszania. Coś będziecie, może już nie ci geniusze, bo oni to już w ogóle się nie cierpliwią, że ktoś może czegoś nie łapać czy nie rozumieć, ale będziecie próbowali wytłumaczyć i nie będzie się udawać, niestety. I proszę Państwa, tu mówimy o potencjałach, tak? Bo to różnie może się potoczyć w życiu. Każdy się rodzi z określonym potencjałem, no przynajmniej w tym ujęciu powiedziałbym konfucjańskim bardziej. I szanując, proszę Państwa, wszystkie grupy, jeszcze raz to powiem, szanując wszystkie grupy, każdego człowieka, gorąco zapraszam na ten kanał i do wysłuchania tego komentarza pierwsze trzy grupy, tak? Postaram się, abyście, mówię tutaj do tych pierwszych trzech grup, abyście czuli się tutaj jak u siebie w domu. No może nie, no tego nie mogę zagwarantować, że nie będzie nerwowo,
ale zrobię wszystko, żeby było ciekawie, inspirująco, autentycznie, żeby to był potencjał na to, żebyście nie zmarnowali czasu. Reszta zależy od Was oczywiście, ale ja zrobię wszystko, żeby takiego ciekawego materiału do przemyśleń Wam dostarczyć, jak zawsze w niedzielę, w trakcie tych już komentarzy refleksyjnych do ludzi o mocnych nerwach, które mają swoją właśnie cotygodniową, coniedzielną tradycję. Więc serdecznie zapraszam. Ale pierwsze te trzy grupy, tak jak mówię, tych geniuszów i genialnych mężczyzn i genialne kobiety, tych zdolnych i tych pracowitych, proszę Państwa. A reszta, jak macie się denerwować, to się nie denerwujcie, nie chcę was denerwować. Więc właśnie. I proszę Państwa, teraz zaczyna się. Pakistanizacja, proszę Państwa, pakistanizacja Polski. Czy Polska, jeżeli ten konflikt, ta agresja Federacji Rosyjskiej będzie się przedłużać i to nie potrwa kilka miesięcy czy tam rok, tylko będzie to trwało kilka lat i będzie się przedłużać, to czy wtedy Polska nie stanie się zapleczem frontowym, krajem takim jak Pakistan? No bo proszę Państwa, oczywiście w Polsce nie można tak mówić, to budzi zdenerwowanie. Dlaczego? Dlatego, że bazowym scenariuszem jest scenariusz Berlina Zachodniego i RFN-u. No i że Polska nim się stanie w XXI wieku i optymizm jest rzeczą bardzo ważną, ale proszę Państwa, tutaj jedna uwaga i jeden warunek. RFN operował jednak w warunkach pokoju, czy też no może wojny, ale jednak zimnej wojny. To jest ta różnica. To, co obserwujemy za naszą wschodnią granicą, no to zimną wojną nie jest. No, są ofiary, ludzie tracą życie, zdrowie, tracą często cały swój dobytek. To nie jest coś takiego, jak o czym było NRD czy PRL. I to zasadniczo troszeczkę jednak ustawia nas w innej pozycji niż RFN. To jest wojna wywołująca skutki gospodarcze, społeczne, promieniująca swoim zasięgiem. Zatem wariant RFN, do którego część z nas ma sentyment, tak? No bo pamiętamy, no młodsi może nie, ale są też i starsi ode mnie na tym kanale, pamiętamy słodycze, pamiętamy czekolady, pachnące ubrania, sprzęt elektroniczny i wszystko to, co uosabiało tak bardzo pożądany w latach 80. XX wieku Zachód. Ten wariant jest możliwy w Polsce, ale tylko pod warunkiem zaistnienia pokojów na Ukrainie w ciągu najbliższych kilku miesięcy. A jeżeli to się wszystko wyjaśni w ciągu kilku miesięcy, ruszy odbudowa Ukrainy, no to już tam nie wchodząc w szczegóły, jaką rolę my w tym wszystkim odegramy, to tutaj ten bazowy scenariusz, najbardziej optymistyczny, ma szansę się zrealizować. No ale teraz, żeby zaistniał, żebyśmy uniknęli tego scenariusza pakistanizacji, no to jest kilka wariantów tutaj, jak to zrobić. No przede wszystkim sobie trzeba zadać pytanie, czy to zależy od Polski. No i moim zdaniem chyba zależy to w niewielkim stopniu już bardzo. No wydaje się, że też w Polsce tego typu pytanie jest uznawane za powszechnie błędne, dlatego że inny jest troszeczkę cel. Jest to bowiem wariant czterech pancernych i psa, czyli całkowite rozbicie Rosji, pojawienie się flag właśnie tych zjednoczonych krajów Zachodu gdzieś na Placu Czerwonym w Moskwie, żeby one tam zawisły, tak jak kiedyś na bramie brandenburskiej w 1945 roku. I wariant bazowy to jest całkowite rozbicie Rosji, a jeśli to się nie uda, to chociaż jak największe jej osłabienie. No dlatego dopóki to rozbicie Rosji nie nastąpi, to pokój będzie tymczasowy. No tak mniej więcej też myśli Ukraina, wydaje się, tak? I tak myśli podobnie Polska. Pytanie, jak to wygląda poza Polską teraz i czy pokoju obecnie dzisiaj chce Rosja, chce Ukraina i chcą Stany Zjednoczone. No, można tu odpowiedzieć na pytanie troszkę w banalny sposób. Wszyscy, proszę Państwa, wszyscy zawsze chcą pokoju, tylko każdy chce tego pokoju na własnych zasadach i na własnych warunkach. No, tak przynajmniej wszyscy deklarują. No, może akurat Ukraina mówi wprost, że ona teraz pokoju nie chce i dopiero będzie chciała, kiedy odzyska wszystkie tereny, które utraciła po 2014 roku, czyli Krym i Donbas, no to wtedy oni będą też za pokojem, ale dopóki i on nastąpi w ciągu jednej godziny, jak tylko Rosjanie się wycofają. No, to jest taka właśnie też, no właśnie, ale teraz czy pokoju chce Rosja na przykład? No i tu do końca nie wiadomo. Rosja oczywiście mówi, że chce pokoju, tak? No, że ona właśnie tam jest dlatego, że właśnie tego pokoju chce. To właśnie dlatego się znalazły te oddziały rosyjskie na Ukrainie, ale nie wygląda na to, że jest nim
tym pokojem obecnie zainteresowana. Nie sprawia takiego wrażenia. Dlaczego? No dlatego, że mobilizuje ludzi, zwiększa powoli produkcję też broni. Zobaczymy, czy zostanie wyczerpana. To już zostało ogłoszone w 2022 roku, ale teraz Rosja rzuca coraz większe zasoby. No zobaczymy, jak duże te zasoby są, jak głębokie jest to imperium. No jeśli się wyczerpie, jeśli te zasoby się wyczerpią, no to wtedy oczywiście Rosja będzie skłonna do pokoju. Na razie sprawia wrażenie, jakby chciała wyniszczać i zamęczać Ukrainę. Konsekwentnie każdego dnia znęcać się, wręcz się upajać, no realizując przy tym swój strategiczny cel właśnie, którym wydaje się, że jest to zamęczanie Ukrainy każdego dnia. Każdego dnia. I może nawet takie pójście na wymianę ciosów z Ukrainą jest korzystne z perspektywy Federacji Rosyjskiej, bo ona tych zasobów ma więcej. I jeżeli to jest 1:1, no to z czasem zacznie przeważać coraz bardziej. Trochę to tak wygląda, proszę Państwa, jak Komisja Europejska wobec Polski, ten program, Krajowy Program Odbudowy. No tylko tego oczywiście możecie Państwo powiedzieć, że tego nie można porównać, bo to się dzieje w sposób bardziej subtelny, bardziej kulturalny, taki bardziej wyrafinowany, oczywiście bezkrwawy. No to nie jest jakieś tam walenie rakietami, tylko to jest, proszę Państwa, no mechanizm taki, powiedziałbym, podobny. No akceptujecie po kolei wszystkie kamienie milowe. Wszystkie. Wiatraki, sądownictwo, obciążenia dla małych firm, a my zdecydujemy, kiedy przyznać Wam te pieniądze po wyprawie do Radomia. A kiedy ta wyprawa do Radomia nastąpi, tego jeszcze nie wiemy, ale jak pojedziemy do Radomia, to wtedy zdecydujemy. A Wy tymczasem akceptujecie wszystko. Proszę bardzo. I to się, proszę Państwa, dzieje. No ale wróćmy do głównego. I to nawet niektórzy mówili, że niektórzy tak sugerowali, już nie będę tutaj podawał nazwisk, żeby może nie szkodzić tym wybitnym intelektualistom, że już łatwiej to im z Rosją byłoby walczyć, bo Rosja to wytoczy jakieś rakiety, czołgi i wtedy... No, zdaniem tych osób, które się wypadały, to będzie łatwiejsze zadanie, bo po prostu my wtedy w Polsce zrobimy to samo. I to będą jasne zasady. Wy strzelacie, my strzelamy, a już Zachód to jest dużo trudniejsza sprawa. No, troszkę ten kazus KPO pokazuje, no jak to, że to może być troszeczkę trudniejsze wyzwanie, bardziej wymagające, bo tu już nie będzie strzelania rakietami, czy tylko bardziej to jest taka subtelna, intelektualna rozgrywka, chociaż pewnie dla niektórych takich w polityce nie brakuje, też jest to rozrywka, proszę Państwa. No więc dobrze, więc wróćmy do rozważań o pokoju, o zaistnieniu pokoju w regionie. Wszyscy mówią, że chcą pokoju. No i on, czy w, właśnie, ale żeby zaistniał, to jest taka prosta sprawa. No i tu ważna jest rola również Stanów Zjednoczonych, bo te kraje europejskie wzbudziło wielkie rozczarowanie Polski, że one w ogóle nie chciały wojny od samego początku. No w Polsce, tak jak już mówiliśmy, to nie jest kwestia, nie oceniamy tego pod kątem, nie wiem, pokoju i wojny, tylko troszkę w innych kategoriach, czy to jest sprawiedliwe, czy to jest słuszne. I tutaj te społeczeństwa zachodnioeuropejskie, które kalkulowały sobie właśnie, to budziło, proszę Państwa, no totalne niezrozumienie, dlatego że największym zagrożeniem z punktu widzenia Europy Środkowej jest Rosja. Okazało się, dla krajów Europy Zachodniej, to oni postrzegają Rosję inaczej. No. Tu się po prostu to okazało, no. Oni to widzą inaczej, no. To już nie ma się chyba co oszukiwać. No i teraz co zrobią USA? No to jest bardzo ważne. No USA też mówią, że chcą pokoju. No wszyscy chcą pokoju, tylko pytanie na jakich warunkach. I tu postawa USA będzie bardzo ważna. Ona zależy od zaistnienia kilku warunków, bo zapewne nie od razu to tak szybko się nie zdarzy, zwłaszcza że ta wojna bardzo dobrze USA idzie, ale może w pewnym momencie, nie od razu, ale w pewnym momencie może zacząć ciążyć. Co to takiego może być? No przede wszystkim może to być wybuch innych konfliktów na świecie. Widzimy, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Za chwilę może to oznaczać konieczność obrony Izraela. Bardzo niezadowolony z tego był ostatnio Antony Blinken, który był z wizytą w Izraelu. No ale jak przyjdzie co do czego, no to wydaje się, że USA będą musiały się jakoś zaangażować w tą awanturę zarówno z Iranem może, jak i nawet i z Arabami, może będzie intifada,
Sytuacja jest bardzo groźna, bardzo niebezpieczna w Izraelu i to na pewno USA będzie musiało reagować w jakiś sposób. Jeżeli będzie musiało reagować, to zmieni się ich stosunek do pól bitewnych Ukrainy. Po drugie, widzimy już to, wychodzenie Chin w świat, które teraz będą robić biznes, tak jakby ostatnie tych 3 lat pandemii nie było w ogóle i to będzie bardzo trudne dla USA, zwłaszcza, że ta wygłodniała i ponosząca duże koszty Europa Zachodnia, no, która w przeciwieństwie do Polski nie widzi tutaj jakiegoś, znaczy dla której wariant ten wojenny nie jest wariantem bazowym, tak bym to powiedział, tak? Bo dla nas no, to jest oczywiste, że myślę, że w Polsce ten wariant walki z Rosją jest wariantem bazowym, ale dla Niemiec może coś innego jest wariantem bazowym. Właśnie takie, można by tutaj postawić, to czy można by się nad tym zastanawiać. No i proszę Państwa, i w tej sytuacji, no Stany Zjednoczone, jeżeli się zorientują, że im ta wojna zaczyna ciążyć, a Chińczycy sobie robią interesy na całym świecie, odbija im się gospodarka, no to może stwierdzą, no to trzeba szybko zamykać te sprawy związane z polami bitewnymi Ukrainy i gdzieś tam znaleźć się w pobliżu Chin, no Indo-Pacyfii. W końcu to jest dla nas najważniejsze, cała uwaga, cała koncentracja, przynajmniej może nie cała, ale już jest zdecydowana większość, no nie będzie się skupiać teraz na polach bitewnych Ukrainy, tylko skoncentruje się w końcu na Chinach, bo to jest najważniejsze wyzwanie. Tylko jak to zrobić bez uporządkowania Rosji, uporządkowania tutaj spraw tej części świata, to będzie bardzo ciężkie, no bo co, tak rozgrzebany ten region tutaj zostawić z Putinem na tronie w Moskwie i teraz, nie wiem, przejść na Indo-Pacyfik? No i co ten Putin teraz pozostawiony tutaj samemu sobie zrobi? Albo no już wtedy będą 2 albo 3 fronty, bo będzie jeszcze Bliski Wschód, być może i Izrael, no tego nie możemy wykluczyć. I to proszę Państwa, no właśnie, bo to wszystko zależy od tego, na jakich warunkach jest ten pokój. No to nie chodzi o pokój dla samego pokoju, czy no, przynajmniej wojnę dla samej wojny. Też mi się wydaje, że to też nie o to chodzi. Tylko na jakich to będzie warunkach wszystko. No, no tak czy inaczej, proszę Państwa, jest to wszystko rozgrywka wybiegająca poza pola bitewne Ukrainy. Natomiast jeśli ten scenariusz, jeszcze raz powtórzę, to jest jeden ze scenariuszów przedłużającego się konfliktu, podkreślam to jeszcze raz, przedłużającego się konfliktu, gdzie trzy czy cztery strony, bo mówimy tu o Europie Zachodniej, Stanach Zjednoczonych, Ukrainie i Rosji, już nie mogą dojść do porozumienia i nie chcą kończyć tego. No, myślę, że Europa Zachodnia to najbardziej chciałaby kończyć, ale może pozostali uważają, że nie chcą kończyć tego. No to Polska staje się, proszę Państwa, wtedy na lata krajem przyfrontowym, staje się Pakistanem Europy. To sobie jasno powiedzmy. To budzi oburzenie niektórych. No raz, że jest ten scenariusz bazowy, że zostaniemy RFN-em i Berlinem Zachodnim i nie chcemy słyszeć o niczym innym. No poza tym niektórzy uważają, że jest oburzenie, że jak Pan śmiał, że Polska to może być Japonią drugą, może być Irlandią, może być europejskim tygrysem w stylu Korei, planu Morawieckiego, będącego właśnie no, uosobieniem tego azjatyckiego developmental state, no ale nie jakimś tam Pakistanem. Jak pan śmiał, że to jest postawa niepatriotyczna? Ale proszę państwa, mechanizm jest podobny. To jest zaplecze frontowe, to jest hub, to jest dostawa broni, to są szkolenia, to są skutki tej wojny, migranci, różnego rodzaju warsztaty, no to wszystko jest proces taki, mogłoby być, zobaczymy jak to się potoczy, ale może być to jeden z wariantów, który się ostatecznie zrealizuje, bo właśnie wariant pakistanizacji. I wtedy pieniądze, czy one się pojawiają w takim, pieniądze proszę Państwa lubią ciszę, lubią pewność. To było w Polsce w ostatnich 3 dekadach i zobaczcie ile tych pieniędzy przyszło. Międzynarodowy kapitał, który właściwie Polskę urządził w ostatnich 3 dekad, pokazał te korporacje, w jaki sposób pracować, jak organizować, całą kulturę pracy przyniósł do Polski, tak? I teraz, czy to się będzie nadal replikować? No biznes, proszę Państwa, nie do końca lubi takie sytuacje. Jeżeli spojrzycie Państwo nawet na Tajwan 2022 roku, to zaczęły półprzewodniki emigrować z wyspy. I przeniosły się nawet nie do Polski, ale do Niemiec na przykład, tak? Intel, tam niedaleko w tej okolicy otworzono fabrykę. No i cóż w takim razie
No będą oczywiście pieniądze, które będą wynikały, pojawią się miejsca pracy, które będą wynikały z zaopatrzenia tego frontu, z bycia jego zapleczem. Pojawi się dużo tutaj biznesu, ale to będzie oznaczało też powolną militaryzację. To już widać, prawda? Coraz więcej mundurów, coraz więcej tematów wojskowych, coraz więcej dyskusji o broni. Cały 2022 rok to były tego typu dyskusje, a na dobrą sprawę to może być dopiero pierwszy rok z kilku czy kilkunastu następnych. No i co się z tym wiąże, proszę Państwa, to jednak zawsze jakiś chaos, częste zmiany, jakieś nakręceni ludzie, emocjonalizacja debaty. Już to widzę, proszę Państwa, już to widzę. Jeszcze się do tego odniosę w dalszej części komentarza. Nie wiem jak nasza armia, proszę Państwa, ale Polska jest już emocjonalnie przygotowana na wojnę, na pewno z Rosją, mówię tu już nawet nie o masach, tylko elitach i z Chinami, jak gdyby zaszła taka potrzeba, to nawet i z Niemcami, chociaż tutaj to się rozkłada, tutaj są wątpliwości wynikające z rozkładu sympatii politycznych i tego podziału w Polsce, jaki istnieje między patriotów, na patriotów i zdrajców, jeżeli Państwo tak wolicie stawiać sprawę, albo Europejczyków i prowincjuszy, tam barbarzyńców i tak dalej. Tak? I jedni no, uważają, że można z Niemcami walczyć, drudzy, że no, jesteśmy Europejczykami, no to nie. No i co to jeszcze oznacza? No to zamieszanie całe, tak, jakie jest w takich krajach, które się może zdarzyć, aby do niego nie doszło. I integracja no, z ludźmi, którzy tu przyjadą, ludzie inni od tych dotychczasowych. To było, proszę Państwa, banalnie proste do tej pory, jak przyjeżdżali Ukraińcy, no to byli ci, którzy chcieli pracować, przyjeżdżali tu dlatego, że tu chcieli, a nie znajdowali się tu w wyniku jakiegoś przypadkowego splotu okoliczności albo jakiejś tragedii też. Co tu dużo mówić, proszę Państwa. To często są po prostu osobiste tragedie. No a generalnie w Polsce, i na to potrzeba będzie jakaś strategia. Prawda? Generalnie strategie w Polsce, no to się to raczej to nie jest mocna strona. Tak? Nawet te strategie budzą przerażenie. Jak tylko Polacy słyszą, że będzie jakaś strategia, jakiś plan, no to są przerażeni, proszę Państwa. Być może właśnie dlatego, że nie do końca to działa, no ale już nie wchodźmy w to. Dobra, no taka to będzie taoistyczna zasada Wu Wei, czyli samo się wszystko będzie musiało porządkować. No i tu jest paradoks, proszę Państwa, bo jedni z Państwa myślą o tym, że jedni z Państwa powiedzą Państwo, że to właśnie była wielka siła Rzeczpospolitej, to było właśnie to Wu Wei, że to się wszystko samo właściwie kręciło i porządkowało, a drudzy powiedzą, że właśnie z tego powodu to upadło, no bo jak się okazało, że się samo nie kręci, to nie było kogoś, kto byłby w stanie to naprawić. No król się no, próbowali, no ale no, nie udawało się, tak? Już nikt nie był w stanie nad tym zapanować, więc już zostawmy może tego, zostawmy tych królów i tych Sasów i Stanisława Augusta Poniatowskiego. Natomiast jedni powiedzą, że to wielka siła, że to była przyczyna wielkiej siły Rzeczpospolitej, inni, że przyczyna jego upadku. No ale teraz jak paradoksalny to może przybrać obraz, ta integracja. To zilustruje, to niech zilustruje Państwu anegdota, którą teraz opowiem. No bo małżeństwo ukraińskie z dziećmi, te dzieci strasznie hałasują. Ja widzę, że oni rozmawiają ze sobą po rosyjsku. No i w pewnym momencie mówię, strasznie hałasują. Będę musiał im zwrócić uwagę, bo nie byłem w stanie dokończyć jednej rzeczy, się skoncentrować. Tak bardzo byli głośni. No i wychodzę do nich i mówię im po rosyjsku, no przestańcie, przestańcie. No, no prostite, no wybaczcie, ale po prostu nie da się kontynuować pracy, przestańcie po prostu, jak sobie brata po prostu chcecie pabierzać, no to w innym miejscu, ale nie tu. Na co oni przeprosili, no powiedzieli przepraszam, ale proszę pana, my rozmawiamy po polsku. Proszę do nas mówić po polsku. No, ale przecież między sobą rozmawiali po rosyjsku, więc wyszedłem i powiedziałem im po rosyjsku, żeby troszkę byli ciszej. Oni, nie, my rozmawiamy po polsku, proszę pana, nie, to po polsku. No, więc może tak to się wszystko odbywać. Proszę Państwa, czy będzie to kraj startupów w takim razie? Czy będzie to kraj innowacji? Czy będzie to kraj nauki na światowym poziomie? Jakim nie był w ostatnich trzech dekadach i to według różnych tam klasyfikacji i tak dalej? Czy byśmy wykorzystali te 30 lat? Bo czego brakowało, proszę Państwa, żeby być gdzieś w czołówce w jakichś różnych branżach? To było 30 lat i był pokój. I nie mieliśmy takich zmartwień, jak teraz mamy i być może będziemy. No raczej chyba, proszę Państwa, teraz będzie trudniej niż w ostatnich 30 latach, żeby właśnie tworzyć startupy, innowacje, naukę na światowym poziomie, bo będziemy zajmować się czymś innym. No być może sami sobą, szukaniem wrogów, zdrajców, będzie to jakaś zbiorowa paranoja połączona z upadkiem intelektualnym i niezdolnością
do stawiania najprostszych diagnoz, czego będą cieszyć się ci wszyscy z Państwa, którzy są tutaj służbowo. Jeszcze raz powtórzę, zbiorowa paranoja połączona z upadkiem intelektualnym i niezdolnością do stawiania najprostszych diagnoz. Mam nadzieję, że to się nie ziści, proszę Państwa. A jeszcze mogą się pojawić, bo zawsze tak jest. Zawsze tak jest, proszę Państwa, że jak się pojawia głupota, a jest z przysłowie arabskie i chińskie. Chińskie mówi, że nie ma, że pojawiają się na które nie ma lekarstwa. Łukę dziojao. Nie ma lekarstwa, które mogłoby to uleczyć. A arabskie mówi, że wobec głupoty i Bóg jest bezradny, że nie ma lekarstwa na to też, że... No i mogą się pojawić spore grupy ludzi, które, proszę Państwa, będą się z tego cieszyć i zamiast na startupach, innowacyjnych biznesach będą robili pieniądze i to nie małe pieniądze, raczej na czymś innym właśnie, proszę Państwa, na czymś, co zawsze jest skutkiem tego typu zamieszania i się jeszcze będą z tego cieszyć, mając przeświadczenie, że są tacy sprytni, inteligentni, że zaliczają się do tej pierwszej grupy, o której wspomniałem na początku, a tego nikt nie widzi i nikt po prostu za nimi nie nadąża, więc coś takiego też nam no, grozi i to nie byłoby korzystne. Znaczy byłoby korzystne oczywiście dla tych, którzy tam by się w tym zamieszaniu odnajdywali i właśnie mówię, no, robili na tym biznes, ale nie ten właśnie startupowy, biznesowy, technologiczny, innowacyjny, tylko innego rodzaju. No reasumując, proszę Państwa, kończąc tą męczącą, proszę Państwa, przerażającą, apokaliptyczną wizję właśnie do ludzi o mocnych nerwach. Idealny scenariusz no, byłby scenariuszem tym bazowym, niemieckim, w którym my wierzymy, że on się spełni, czy zachodnio-niemieckim, wierzymy, że on się spełni, albo jeszcze izraelskim, czyli gdyby ten konflikt, proszę Państwa, się zamknął, wygasł, albo przeniósł się w inne miejsce, na co w zasadzie na to nie mamy żadnego wpływu, bo to się odbywa poza nami, no to tutaj trzeba by się maksymalnie, profesjonalnie przygotować na kolejny konflikt w taki sposób, żeby do niego wręcz nie doszło, no bo jeżeli będzie dobre przygotowanie, to ten konflikt może w ogóle nie wybuchnąć, no bo nikomu się nie będzie kalkulował czy opłacał, no ale to też z tymi kalkulacjami różnie bywa. Proszę Państwa, ostatnie 30 lat to moim zdaniem było opowiadanie bajek. No to nie był czas wykorzystać. Czy teraz pomyślcie Państwo sobie, czy dobrze się przygotowaliśmy. Moim zdaniem, jeżeli dostaniemy ten czas, oto też teraz idzie gra. Oto też teraz idzie gra. Ile tego czasu dostaniemy? No to musi być Izrael. To musi być Izrael, bo jeśli nie, to zatęsknimy za Pakistanem, czyli za hangarem remontowym, hubem przerzutowym i zapleczem frontowym. Więc to, co dzisiaj ja przedstawiłem jako wizję jakąś taką smutną, przerażającą, to w ogóle jeszcze może być, to jeszcze może być gorzej, proszę Państwa, jeżeli pojawi się jakiś, mówię tu o perspektywie nie tam wyborów kilku miesięcy, czy jakiegoś sondażu, tylko mówię o jakiejś dekadzie czy dwóch. To ten czas, jeśli on się pojawi, jeśli będzie jego efektywność, jego wykorzystania będzie taka jak w ostatnich 30 latach, to nie będzie Pakistanu, a już na pewno nie będzie Izraela. Trzecia refleksja, proszę Państwa, algorytmizacja, zglajdszachtyzowanie, glajszach, czyli zrównanie takie poglądów, właściwie uczynienie wszystkiego tym samym. Po pandemii dużo kontaktów, dużo rozmów, proszę Państwa, bardzo, no jednak widzę, że te 3 lata spowodowały ogromną, ogromną zmianę w społeczeństwie. I to już nie chodzi o Zoomy, konferencje, video conferences i tak dalej, tylko po prostu zmiany świadomości. Wydawało się, że internet i ten prawdziwy atak danych i informacji, taki dla ludzi w średniowieczu, to po prostu przez całe życie tyle nie dostawali bodźców, być może co my dostajemy w jakąś, no tak, to są ludzie, którzy to wyliczają, no ale powiedzmy, że w tydzień czy w jeden dzień, już nie wiem, no ale w bardzo krótkim czasie. I wydawało się, że to spowoduje jakąś anomię czy alienację, że każdy z nas będzie czytał różne źródła i nie będziemy w stanie się ze sobą dogadać. A ja widzę teraz coś wręcz przeciwnego. Wszyscy mówią to samo. Około 30 poglądów, proszę Państwa. To już jak już mówiłem, że jesteśmy w Polsce bardzo dobrze już przygotowani. Myślę o elitach, bo to jest już po prostu zestaw poglądów bardzo kiedyś nieokreślonych, a dzisiaj już bardzo konkretnych. Ja mogę to ponumerować i wskazać dokładnie, o czym mówimy. Tu się, proszę Państwa, zastanawiam, czy wybory, nie te, tylko w przyszłości już, nie odległej, czy one w ogóle będą potrzebne? Bo teraz to jeszcze tak, jeszcze powiem z jakich powodów, ale jeszcze w ogóle są potrzebne, natomiast w sytuacji, w której będziemy mieli smartfony i tam już wszystko będzie,
No to po co te wybory? Bo każdy przecież kilkadziesiąt, a może i kilkaset razy dziennie będzie klikał, a klikanie no to jest podejmowanie wyborów i tam będzie wszystko widać. No to kliknął, tego nie kliknął, w tym miejscu sieci spędza więcej czasu, w tym mniej. To wszystko będzie można zagregować, policzyć i będzie po prostu jakieś metadane, gdzie będziemy wszystko widzieć. I wtedy wybory, no to co? To ci, którzy będą dysponować tymi metadanymi, to oni będą więcej wiedzieć niż ci, którzy o tych ludziach, niż ci ludzie o sobie samym. Jedyne wybory, proszę Państwa, w takiej sytuacji, gdyby istniał ten zagregowany zbiór tych metadanych, no to będą dokonywać politycy i dziennikarze. No. I nie wiem, jak się w ogóle będzie nazywał ten zawód. To jest zawód wywierania wpływu na ludzi w określonym celu, ale bez zajmowania spełnienia stanowisk publicznych, no bo ci dziennikarze i politycy będą decydować, to oni będą wybierać, jakie emocje obsługiwać. Będą widzieć, jakie to są emocje i teraz tak, Heniu, ty to zajmiesz się tutaj tą grupą, a ty tą grupą, a pani Henia zajmie się tu, albo możecie zdecydować, no to jak chcecie, ale to wszystko będzie widać, bo to będą nasze kliknięcia, te wszystkie przepływy i tak dalej. No nie wiem, proszę Państwa, czy to będzie tak, że wszyscy usiądą przy jakimś komputerze właśnie z tymi metadanymi, ale to wszystko będzie widoczne jak na dłoni, może nawet policzone w procentach, pewnie ze sporą dokładnością, która oczywiście będzie cały czas poprawiana. No teraz jest inaczej, proszę Państwa, teraz jest duża grupa ludzi, która nie używa smartfonów, ogląda telewizję, tradycyjne media, więc tu jeszcze jest taka duża niepewność, duża przestrzeń, no ale to się może kurczyć. No widzę, że już jesteśmy na drodze do innego typu społeczeństwa. Proszę Państwa, czwarta, kolejna refleksja. W tym momencie, proszę Państwa, już mija rok od zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Ja już nie pamiętam, kiedy one się dokładnie zaczęły, ale chyba to już jesteśmy blisko rocznicy. Była to bardzo smutna impreza, moim zdaniem. Moim zdaniem właśnie znacznie gorsza od mundialu w Katarze. Zupełnie inna od Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, które pamiętam jako taką z 2008 roku, które pamiętam jako taką imprezę jeszcze beztroską i naiwną. Dlaczego ta była taka smutna? No raz, że powoli chyba w ogóle wyczerpuje się formuła Igrzysk Olimpijskich. Po prostu to staje się chyba już coraz bardziej nudne. Dwa, że przypadła na czasy pandemii zero COVID i po prostu bardzo restrykcyjnego przestrzegania tej zasady przez gospodarzy. A trzy, co moim zdaniem najważniejsze, co się położyło największym cieniem na tą imprezę, to to, że była to impreza polityczna. Toczyła się przecież dyplomatyczna gra wokół tego, kto pojedzie, a kto nie pojedzie do Pekinu. Zjechali się tam politycy, a wszyscy już, którzy się tam zjechali, właściwie to wiedzieli, że będzie uderzenie na Ukrainę, bo już zbierały się wojska Władimira Putina pod granicą i to było czuć w trakcie tej imprezy. I tam wtedy pojawił się również prezydent Andrzej Duda, co wówczas wydawało mi się taką decyzją kompletnie no, dziwną, niezrozumiałą. Jak to było? Dlaczego niezrozumiałą? No dlatego, że wyłamał się z amerykańskiego bojkotu tej imprezy. Amerykanie wzywali do dyplomatycznego bojkotu. No i już było to, co znamy z 2022 roku. Jedni powiedzieli, że bojkotują, inni, że nie wyślą najwyższego rangą przedstawiciela, ale jednak ktoś tam pojedzie. No a decyzja na Polski była taka, że jedzie najwyższy rangą przedstawiciel państwa i był to najwyższy rangą przedstawiciel państwa sojuszniczego, który tam się zjawił. Pojechało jeszcze kilka ministrów, chyba może nawet i wicepremierów, teraz już tego dokładnie nie pamiętam, ale chyba nie było głowy państwa tak bliskiego kraju sojuszniczego jak Polska. I w ogóle jakoś tego społeczeństwu nie tłumaczono. No, krążyły różne opowieści, zgoła fantastyczne, na przykład pan minister z kancelarii prezydenta, pan Andrzej Dera, zresztą nomen omen blisko związany ze sprawami kolejowymi, no, mówił ponownie o jakimś jedwabnym szlaku, że Polska znowu ma się stać tym centralnym hubem. No, to jest taka popularna narracja, opowieść. No i generalnie, prawdę mówiąc, to mieliśmy do czynienia z rozjechaniem się bazy i nadbudowy, mówiąc językiem marksistowskim, czyli polskie media i całe zaplecze wszyscy pisali o łamaniu praw człowieka, okrucieństwie wobec Ujgurów, nakręcały właśnie sprawę bojkotu dyplomatycznego. Czyli to była taka zimnowojenna narracja, ale prezydent RP funkcjonował jakby w zupełnie innej rzeczywistości, jak gdyby nigdy nic. Leciał do Pekinu i właściwie nie wiadomo było bardzo dlaczego, że całe zaplecze to po prostu, że to jest zimna wojna w ogóle, a prezydent jedzie tam jakby działając według zupełnie innej logiki i nikt nie wiedział dlaczego. No trzeba przyznać, że mówiono,
będzie dyskusja o Ukrainie, takie jakieś zdawkowe komunikaty się pojawiały, ale jakoś to się słabo przybijało, zresztą nikogo to nie interesowało. Kilku opozycyjnych publicystów, już tutaj nie chcę wymieniać nazwisk, też nie do końca pamiętam, mogę się pomylić, ale zwróciło na to uwagę, a reszta już eksploatowała ten budzący emocje, polaryzację, budzącą emocje, polaryzację zimnowojenną. No to jak nie wiesz, jak zarządzić sytuacją, po prostu dokonaj polaryzacji i już nikogo nic innego nie będzie interesować. Ludzie chyba sami skupią się te ich emocje. No jakoś też nikt nie zapytał się, hello, dlaczego nasz prezydent robi coś, dlaczego to robi? Dopiero po kilku dniach, proszę Państwa, ogłoszono w mediach amerykańskich, zdaje się w Politico, że było to uzgodnione z Waszyngtonem, zawiedzą Waszyngtonowi, że chodziło o Ukrainę. No, sam byłem wówczas wobec tej inicjatywy, no może nie sceptyczny, ale zdziwiony, wydawała mi się niezrozumiała, no taka dziwna, o co tu chodzi? No ale w kontekście tego, co wiemy dzisiaj, no to już wygląda inaczej. Widać było, że prezydent Duda jechał, żeby prosić Chiny i żeby prosić Xi Jinpinga o jakiś ruch. No i można powiedzieć, że miał legitymację, proszę Państwa, bo często stawiał się na chińskich spotkaniach. Pamiętajmy, że Bałtowie je bojkotowali, usunęli się z, opuścili inicjatywę Europa Środkowa Chiny, a prezydent Duda zawsze się tam pojawiał jako reprezentant najwyższego szczebla i teraz pojawił się w Pekinie, rozmawiając o Ukrainie. No dzisiaj, kiedy to znamy, to troszeczkę sytuacja jest inna. Nawet odniósł pewien skutek, znaczy coś tam jakby wpłynął w pewien sposób, wydaje się, bo deklarowano, że z Putinem nie może się spotkać w trakcie tej imprezy, to był warunek. No więc Putin wyjechał, zdaje się, dzień wcześniej, tam ze zapewnieniami Xi Jinpinga o dozgonnym partnerstwie strategicznym, wiecznym, wszechstronnym. Już nie pamiętam, nie wiem jaki ten word, jak nie jestem w stanie powtórzyć tego wordingu dokładnie, jak tego sformułowania. No, w każdym razie, potem na spotkaniu z resztą przywódców, zresztą przywódców już Władimira Putina nie było, spotkał się oddzielnie. No, prezydent Duda został tam sklasyfikowany mniej więcej na 13. miejscu wśród 26 delegacji i znowu pojawiło się pytanie, no po co on tam pojechał? No, ale może już wtedy właśnie, tego też, no teraz tak to wynika, proszę Państwa, no, wynika to po roku z tych deklaracji, które zostało to jakoś tak zakomunikowane, bardziej otwarcie opinii publicznej, że już wtedy upraszał on Chiny, by te wywarły wpływ na Rosję, by może powstrzymać Rosję od inwazji, co się zresztą nie udało, no ale widocznie taka próba była podjęta w czasie Igrzysk Olimpijskich Zimowych w Pekinie i takich prób upraszania Chin było później też bardzo wiele i nie tylko wobec tej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, no ale także na przykład wobec Korei Północnej. Niektóre się udawały, niektóre nie. No udało się wywrzeć wpływ na powstrzymanie się od użycia atomu. No to wywarto wpływ wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi. Wydawało się, że będzie to otwarcie jakieś no, załagodzenie tych relacji amerykańsko-chińskich, które miała podsumować wizyta Antonego Blinkena, która właśnie dzisiaj miała się rozpocząć, ale się nie rozpocznie, bo tam pojawił się jakiś balon, no podobno szpiegujący, który gdzieś tam lata nad Montaną i teraz już chyba przeleciał dalej i do tej wizyty nie dojdzie. Ale takie próby w 2022 roku były podejmowane i podjął taką próbę właśnie chyba dokładnie rok temu Andrzej Duda, prezydent RP. Czy Chiny mogły wpłynąć w jakiś sposób, tego nie wiemy. Czego oczekiwały w tamtym, tego też chyba nie wiemy. Chyba nikt tego nie wie poza samym Xi Jinpingiem. Możemy się domyślać, ale już nie chcę teraz spekulować. Natomiast w sytuacji, kiedy mamy za chwilę wojnę, kiedy widzimy już gromadzące się oddziały Federacji Rosyjskiej przy granicy, przy Donbasie, przy granicy z Ukrainą, no to cała sprawa dzisiaj po roku wygląda zupełnie inaczej, zupełnie inaczej. No przyznam szczerze, że wtedy dla mnie było to niezrozumiałe. Dzisiaj to już jest bardziej zrozumiałe. Z perspektywy czasu zupełnie inaczej to oceniam. To przyznaję wprost. Możecie Państwo odświeżyć sobie te komentarze sprzed roku, jeżeli tak to Państwa zainteresowało, ale dzisiaj patrzę na to inaczej. Natomiast dylemat w Polsce pozostał. Czy iść w relacjach z Chinami drogą państw bałtyckich i być może Czech, które też pójdą taką drogą, czyli no akcentowanie na przykład kwestii Tajwanu, poruszania takich drażliwych tematów. No wydaje się, że to myślenie jest bliższe premierowi Morawieckiemu, który jako były doradca Donalda Tuska używa tego języka takiego no, wojennego, znaczy zimnowojennego, czasem troszkę nawet wojennego wobec Chin dla wzmocnienia wewnętrznej pozycji w samym PiS-ie, no, gdzie kadry i aktyw
czy wspomniana wcześniej baza, właśnie ono lubi. Lubi właśnie taki i dobrze się odnajduje w tego typu logice i w takim świecie. No ale druga droga to jest droga Ukrainy, która przynajmniej na razie do tej pory bardziej właśnie tą drogą szedł prezydent Duda w zeszłym roku i tak samo widzę, że minister Rau również robi, znaczy idzie tą drogą, próbując w sposób pragmatyczny wpłynąć na stanowisko Chin, tak żeby wyłączyć ją z bezpośredniego i efektywnego wsparcia Federacji Rosyjskiej. To ostatnio powiedział Dmytro Kuleba, że dopóki Chiny się bezpośrednio nie angażują, to okej, nie muszą popierać Ukrainy, byleby nie popierały Rosji. Wydaje się, że w tym kierunku zmierzał Andrzej Duda rok temu, to konsekwentnie też robi minister Zbigniew Rau, starając się prowadzić dialog z chińskimi odpowiednikami. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. To takie, proszę Państwa, taka trochę retrospekcja i taki powrót do 2022 roku po 12 miesiącach. No i teraz, proszę Państwa, trochę szersza perspektywa, bo zapewne niewielu lub zgoła nikt nie przewidywał, że niespełna 15 lat po pamiętnym brawurowym przemówieniu Lecha Kaczyńskiego w Tbilisi w gruzińskim więzieniu zamęczany będzie Michał Saakaszwili, a upominać się o niego będzie Ukraina. No cóż, powiedzmy, gra imperiów nigdy się nie kończy. Pamiętamy to emocjonalne bardzo wówczas i prorocze na swój sposób przemówienie Lecha Kaczyńskiego, który mówił: dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, potem państwa bałtyckie, a potem Polska. No tutaj jeszcze jest Mołdawia po drodze, może Białoruś też w pewien sposób, ale no ale co do meritum, no to raz, no realizuje się ten program. No Lech Kaczyński nie żyje. Michał Saakaszwili, który zdecydował się wrócić do Gruzji w zeszłym roku, tam on nie dokończył tej swojej prezydentury, postawiono mu zarzuty, został uwięziony w więzieniu, teraz no praktycznie za chwilę być może nawet umrze. Gruzja już dzisiaj też nie popiera za bardzo Ukrainy. Ta gra imperiów się toczy, gra imperiów nigdy się nie kończy. Sytuacja po 15 latach wygląda zupełnie inaczej dla samego Saakaszwilego. A sam Saakaszwili, proszę Państwa, no postać kontrowersyjna, bo tak jak już mówiliśmy, w Gruzji się nie utrzymał, opuścił jeszcze urząd przed zakończeniem prezydentury, oskarżano o nadużycie, tam przebywał na emigracji, potem pojawił się na Ukrainie, gdzie skończył studia w Kijowie, uzyskał obywatelstwo ukraińskie, ale tam wdał się z kolei w spory z Poroszenką, z prezydentem Poroszenką, oligarchami. No dochodziło do takich, to już czy miał rację, no potem, że ci oligarchowie z Ukrainy jednak wyjechali, bardzo wielu z nich po prostu zniknęło, jak się rozpoczęła wojna, no ale były takie sceny, gdzie on tam z dachu jakiegoś budynku w Kijowie krzyczy do swoich zwolenników, jakiś szklanką w niego rzucał jeden z oligarchów, minister spraw wewnętrznych. No były to awantury transmitowane w telewizji właśnie i tak wizerunkowo to wyglądało nie najlepiej, proszę Państwa, no ale przede wszystkim, proszę Państwa, bo on przeszedł do historii Polski. No my zapamiętaliśmy go z tej brawurowej wizyty przez 5 krajów w czasie tego pyłu wulkanicznego, gdzie wielu tych przywódców nie przyjechało. On zdążył na ostatnią chwilę, nie pojawił się na mszy, ale pojawił się na Wawelu mimo tych trudności, podróżując gdzieś tam przez Portugalię, Rumunię, Bułgarię, Rumunię, dojechał w końcu do Polski, do Krakowa i wziął udział w ceremoniach pogrzebowych pary prezydenckiej na Wawelu. I proszę Państwa, teraz pytanie, czy Polska w tej sytuacji mogłaby coś zrobić poza standardowymi działaniami, takimi jak telefon kancelarii prezydenta z ostrzeżeniem, właśnie, że to uderza w wizerunek Gruzji, czy także trzeba przydać apel Anny Fotygi na forum Parlamentu Europejskiego, żeby coś z tą sprawą zrobić. Czy Polska może wyjść poza te działania, takie standardowe? Bo sprawa nie jest łatwa. Jest to obywatel Gruzji, ale także obywatel Ukrainy. Więc jeżeli już, to wspólnie z Ukrainą coś trzeba by tutaj zrobić. I trzeba by właśnie zadziałać w taki sposób kreatywny. Niekoniecznie może poprzez demonstrację pod ambasadą gruzińską, te są łatwe do przewidzenia, tylko czegoś właśnie na miarę tamtego wyczynu Saakaszwilego, tak? Takiego jakiegoś odważnego, kreatywnego gestu, bo my w Polsce lubimy i pamiętamy takie gesty, no a potem mamy problem z odwdzięczeniem się i wymyśleniem czegoś równie odważnego, kreatywnego i błyskotliwego. Może Państwo macie jakiś pomysł, bo już niezależnie od tego, jak oceniacie działalność i karierę polityczną i sam życiorys Michała Saakaszwilego, no to szkoda chłopa, bo widać, że nacierpiał się, a myślę, że dostarczył nam wszystkim sporo emocji
To już nawet nie chodzi o empatię, czy współczucie, czy tego typu ludzkie odruchy, ale po prostu dostarczy nam wszystkim sporo emocji. I to już niezależnie chyba od poglądów politycznych, czy to jest PiS, czy PO, no jego brawurowy przyjazd na Wawel. I pytanie, czy w tej sytuacji, kiedy on się zdobył na taki gest, to my nie powinniśmy się zdobyć na coś więcej niż telefon czy petycja. Choć oczywiście rozumiem, że mamy dużo więcej tutaj, proszę Państwa, problemów teraz własnych. No to oczywiście jest zrozumiałe. Proszę Państwa, wielu się skarży, dlaczego wstęp? Coraz więcej krytycznych komentarzy, ale jakie to jest głupie, dlaczego Pan ten wstęp codziennie powtarza, proszę Państwa. No robię to z prostego powodu. No dlatego, że Państwa to bawi i mnie to bawi. Znaczy część z Państwa to bawi i mnie to bawi. Więc robię to. To jest pierwszy powód. Po drugie, proszę Państwa, robię to po to, żeby odróżnić ludzi inteligentnych, których to albo bawi, albo których to nie bawi, bo to nie znaczy, że tylko inteligentni ludzie to bawi. No są tacy, uważają, strata czasu. No to oni wtedy sobie suwakiem przesyłają dalej. O 2 minuty, bo ja zaznaczam, ile ten wstęp zajmuje miejsca. Natomiast ludzie nieinteligentni jakoś nie odgrażają się. Znaczy ludzie inteligentni odgrażają się. Dlaczego pan to robi? Nie będę więcej oglądał. No to nie oglądajcie. No przecież ja nie sprzedaję towaru codziennego użytku. Ja nie muszę zabiegać o takich konsumentów i nie zbieram głosu w jakichś wyborach. Jeżeli ktoś jest inteligentny, zalicza się tych pierwszych 3 grup, to po prostu sobie przewinie tym suwakiem. A jak nie, no to będzie się odgrażał. Ja go w ten sposób nawet zniechęcę, bo on po prostu zabraknie mu wyobraźni, żeby to przesunąć, albo go to nie będzie śmieszyć, będzie go to denerwować. No i w ten sposób problem się rozwiąże, bo nikt nie będzie oglądał i nie będzie się denerwował. Proszę Państwa, to tyle, jeśli chodzi o 5 dzień lutego roku pańskiego roku, na pewno pamiętnego 2023. Polecam książkę Biznes w Chinach. Dzisiaj jest już zupełnie inaczej w Chinach niż było rok temu, kiedy było zero COVID. Dzisiaj Chiny wychodzą w świat. Książka znowu na powrót stała się aktualna i Państwo ją kupujecie poprzez tą stronę, poprzez ten link, który zostawiam pod komentarzem. Bardzo Wam za to dziękuję, bo wspieracie w ten sposób także kanał i może niepodległość umysłową. Właśnie te może groźne, niebezpieczne komentarze refleksyjne, proszę Państwa, dla ludzi o mocnych nerwach, które publikuję w każdą niedzielę. Zapraszam na grę Imperiów Premium. Dzielony z Wojciechem Szewko opowiadamy o imperiach, także tych pozaeuropejskich i nie tylko tych współczesnych, chociaż tych współczesnych też. Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy, no mówiąc tak korporacyjnie, współcześnie, content, który wiele może wyjaśnić i dziękuję Państwu za liczne aplikacje, za to, że się zgłaszacie. Możecie odsłuchać te wykłady, więc to, że zaczniecie później, to akurat niczym nie przeszkadza, bo jesteśmy w 3 płaszczyznach. Na żywo, na początku i na końcu to są zajęcia na żywo. Są zajęcia online przez cały czas i zawsze możecie odsłuchać tych wykładów. Polecam. Proszę Państwa, jeżeli ktoś dobrnął do tego momentu, to prośba o jakiś komentarz, plusik. Będę wdzięczny za ciepłe słowo, jakieś dobre słowo na koniec. Subskrypcja nic na siłę, ale jeśli chcecie codziennie być zawiadamiani, czy zwiększyć prawdopodobieństwo, że algorytm będzie Wam polecał te filmy, to też proszę o subskrypcję, a jeśli nie, no to zachęcam codziennie, bo będę kolejne 340, ale nawet 1300, dopóki będę mógł i będę miał siłę, dopóki będzie to możliwe, będę nagrywał. Każdego dnia coś będzie się ukazywać. I życzę tego samego, co zawsze, proszę Państwa. Wyobraźni, to jest bardzo ważne, wydaje mi się, że bardzo ważne tutaj, czy uda się ten przestrzeń dla wyobraźni, jak w niekończącej się opowieści, taki był kiedyś film dla dzieci. Pewnie Państwo pamiętacie, z latach 80., kiedy no to jest wyobraźnia, proszę Państwa, czy uda się poszerzyć tą przestrzeń dla wyobraźni i zdrowego rozsądku jednocześnie, bo to muszą być te dwie rzeczy. Wyobraźnia i zdrowy rozsądek w nieograniczonych ilościach, ale we właściwych proporcjach, dystans i obiektywizm, na ile to możliwe, proszę Państwa, i dużo zdrowia, miłej niedzieli, wszystkiego dobrego. Kłaniam się, to był 5 dzień lutego roku pańskiego, roku pamiętnego 2023. Radosław Pyfel, do usług.